Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was test i recenzję pewnej nowości, a tą nowością jest lakier do paznokci z Rimmela Super Gel. Lakier, który ma nam właśnie ten żel zastąpić, ale w o wiele łatwiejszy, przyjemniejszy i tańszy sposób, ponieważ tego lakieru nie musimy utwardzać lampą UV, a ma się trzymać na naszych paznokciach aż 14 dni. Sekret tkwi w topcoacie, który jest w zestawie z lakierem. No i właśnie ten top coat ma nasze paznokcie utwardzać, a także nabłyszczać i dzięki niemu mają one przeżyć do 2 tygodni. Jestem ciekawa, czy faktycznie tak będzie, no bo myślę, że ja, jak i każda dziewczyna, ma ten problem ze zwykłym lakierem, że trzyma się on 2, 3, może 4 dni. No a jeżeli ten utrzyma się na moich paznokciach 14 dni, to będę naprawdę pod wielkim wrażeniem. Test będzie wyglądał tak, że za chwilkę pomaluję sobie tym lakierem Super Gel paznokcie. Wybrałam z okazji wiosny takie właśnie wiosenne kolory, czyli będzie to połączenie pomarańczy i czerwieni. Możecie te kolory zobaczyć tutaj, także mam nadzieję, że się Wam one spodobają. I przez kolejne 14 dni codziennie będę nagrywała urywki moich paznokci, abyście zobaczyli, jak one wyglądają i jak ten lakier się trzyma. W 14 dniu nagram Wam już takie zakończenie, co o tym lakierze sądzę, czy faktycznie on te 14 dni na moich paznokciach był, a także będzie konkurs, także zostańcie ze mną do końca, a teraz już chyba co, przejdziemy do malowania moich pazurków. Witajcie po 2 tygodniach testowania lakieru. No i myślę, że bez owijania w bawełnę przejdę już do tego, jak te moje paznokcie po 14 dniach wyglądają, bo jestem naprawdę miło zaskoczona. Jak widzicie, lakier na paznokciach wciąż mam i jest on w bardzo dobrym stanie. Nic mi tutaj nie odprysnęło, nie odpadło, nie odkleiło, bo takie różne podobne rzeczy właśnie zazwyczaj z lakierami się dzieją. Jedyna rzecz, która zmieniła się od dnia pierwszego, no to to, że po prostu mam odrost, no bo w ciągu tych 2 tygodni trochę mi paznokcie jednak urosły. Wydaje mi się, że na dużą uwagę zasługuje fakt, jak ten duet, ten lakier i top coat jest odporny na urazy mechaniczne, ponieważ ja jestem osobą, która dość dużo tak energicznie gestykuluje rękoma, no i podczas testowania tego lakieru miałam kilka takich sytuacji, gdzie mocno przywaliłam o ścianę, o jakąś szafkę i dosłownie myślałam, że złamałam paznokcia, a jak nie paznokcia, to że lakier się połamał, gdzieś tam odpadł, czy coś w tym stylu, ale na szczęście nic takiego się nie wydarzyło, więc no naprawdę jest to taki, można powiedzieć, lakier mocny, który tak łatwo nie podda się ścianie czy szafce. Kolejną ważną rzeczą, jeżeli chodzi o recenzję lakieru do paznokci, jest oczywiście pigmentacja. Tutaj działa to mniej więcej na takiej zasadzie, że im lakier jest ciemniejszy, tym ma tą pigmentację lepszą, ale biorąc pod uwagę tą całą gamę kolorystyczną,
to średnio dwie warstwy powinny Wam już ten paznokieć ładnie zakryć. No i oczywiście też na dużą uwagę zasługuje połysk top coatu, ponieważ faktycznie on wygląda jak przy żelach czy hybrydach. I wracając jeszcze do tej gamy kolorystycznej, to wydaje mi się, że jest na tyle dużo odcieni, aby każdy coś dla siebie znalazł. Powiem Wam w sekrecie, że mi chyba najbardziej podoba się ten taki kolor miętowy i wydaje mi się, że on by prześlicznie wyglądał na moich paznokciach, ale to jak zmyję te paznokcie, to wtedy przetestuję tamten kolor. Jak w sumie jesteśmy już przy zmywaniu, tak mi się teraz przypomniało, że ten lakier szybko się zmywa, co też jest dużym plusem, jeżeli mówimy o topcoacie, który na tak długo nasze paznokcie utrzymuje w tak dobrym stanie. Ponieważ ja miałam do czynienia z topcoatami, które utrzymywały tam, dajmy na to, ten lakier na naszych paznokciach tydzień, ale później zmycie tego topcoatu to była taka udręka, że człowiek musiał siedzieć kilkanaście, kilkadziesiąt minut, bo kompletnie ten topcoat i ten lakier nie chciał zejść. A ja właśnie malując sobie w pierwszy dzień paznokcie, zrobiłam tam takie małe błędy, najechałam sobie na skórki i malowałam chyba dwa paznokcie od nowa i wtedy sprawdziłam, że ten lakier naprawdę szybciutko się zmywa. Po prostu kilka sekund przytrzymujecie wacik z acetonem albo tam z jakimś zmywaczem. Zmywaczem bez acetonu. No, kto już tam co lubi. No i lakier szybciutko, łatwo odchodzi. Także podsumowując, jeżeli nie chcecie wydawać kilkuset złotych na zestaw do hybryd, jeżeli lakiery na paznokciach trzymają Wam się 2-3 dni, to wydaje mi się, że powinniście wypróbować Rimmel Super Gel, ponieważ może to być duża odmiana w Waszej przygodzie z malowaniem paznokci, no bo lepiej jest je malować co 2 tygodnie niż co 2 dni. Wydaje mi się, że to jest o wiele wygodniejsze rozwiązanie. I tak jak Wam obiecałam na początku, wraz z Rimmelem przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania jest 10 zestawów pełnej gamy kolorystycznej Rimmel Super Gel, czyli to jest 15 lakierów w każdym innym kolorze plus top coat, także ohoho, wydaje mi się, że opłaca się wziąć udział w tym konkursie, tym bardziej, że zasady nie są jakieś trudne. Aby wziąć udział w konkursie, musicie wrzucić na Instagrama nailfeed, czyli zdjęcie Waszych pomalowanych paznokci, najlepiej nowym lakierem Rimmela Super Gel, ale to nie jest wymóg, no i musicie także dodać hashtag Gel Power. To taka najważniejsza rzecz, abyście o niej nie zapomnieli, ponieważ bez tego nie weźmiecie udziału w konkursie. Ja wybiorę 10 najfajniejszych zdjęć, a nagrodzone uczestniczki otrzymają właśnie ten zestaw lakierów Rimmela, także wydaje mi się, że jest o co walczyć. Konkurs trwa do końca czerwca, a wyniki będą ogłoszone 7 lipca pod oczywiście postami zwycięzców, ale także na Instagramie Rimmela, a także na oficjalnej stronie Rimmela. Także tam będziecie mogli zaglądnąć, no i zobaczyć, czy wygraliście. Wszystkie zasady i informacje dotyczące konkursu znajdziecie w opisie, a ja się już z Wami żegnam, mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał. Pamiętajcie o łapkach w górę i widzimy się już niedługo ponownie na moim kanale. Do zobaczenia i cześć!